Witam panie. Witam, dzień dobry. Miło mi spotkać pana. Bardzo. Cześć Rycho. Wielka to jest przyjemność czuć się, być w miejscu, które dzisiaj jest być może najbardziej pożądanym miejscem w Łodzi. Pałac Scheiblera chciałbym, żeby zawsze był miejscem pożądanym. Witam Państwa w imieniu organizatora festiwalu Muzeum Kinematografii w Łodzi na jubileuszowej 24. edycji Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. Jubileuszowa to znaczy dwa tuziny, prawda? Cieszę się, jeszcze raz powtórzę, że jesteście Państwo z nami dzisiaj i przez wszystkie dni festiwalu. Festiwal rozpoczął się kilka godzin temu. Mieliśmy parę interesujących pokazów, jury ciężko pracuje. Jesteśmy właściwie na jednym z najstarszych, chyba najstarszym festiwalu filmowym w Łodzi, 24. Ważne, że to jest to festiwal dokumentalny. Forma dokumentalna w ogóle bywa niekiedy znacznie bardziej interesująca niż forma fabularna. Film dokumentalny jest niesłychanie interesującą i według mnie coraz bardziej interesującą formą teraz. W filmie mamy 36 filmów do obejrzenia, które są interesujące, powiemy Państwu w sobotę. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco zapraszam do obejrzenia wystawy Konsumując fikcję, a która jest komentarzem do życia współczesnego człowieka w świecie szeroko pojętej konsumpcji, w sferze fikcyjnych wartości, jakie kreują dla nas media i reklama. Mówi o tym, że prawdziwe znaczenie mają obecnie powszechnie rozpoznawalny wizerunek, czyli krótko mówiąc bycie celebrytą, oraz logo, marka, tego wszystkiego, co nadaje się na sprzedaż.